Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysty52 i moi drodzy, witam was w 43. odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy po dłuższej przerwie, gdzie nie było materiałów, ponieważ potrzebowałam troszeczkę sobie zrobić przerwę, ogarnąć problemy techniczne. Nie do końca wiem, czy to się udało. Dzisiejszy materiał, jeżeli wyjdzie, to znaczy, że się udało, jeżeli nie wyjdzie, to znaczy, że się nie udało i musiałam go nagrać ponownie. To już tylko wy usłyszycie, jeżeli mówię o tym, że mógł się nie udać, a jednak wyszedł, to znaczy, że wszystko poszło po mojej myśli. Ja tego jeszcze nie wiem. Zmieniłam troszeczkę ustawienia OBS-a, między innymi nie nagrywam już jako przechwytywanie ekranu, tylko przechwytywanie okna. I wydaje mi się, że to powinno pomóc, jeżeli chodzi o wygląd graficzny gry, bo jednak no, ekran tutaj może troszeczkę bardziej szpecić. Dostaliśmy zlecenie na zabicie pełzaczy przy arenie, to pamiętam, to już się upewniłam, sprawdziłam, więc myślę, że od tego możemy zacząć. Z takich rzeczy organizacyjnych na kanale moim, na karcie społeczność, powinien się już pojawić, myślę, w sobotę albo w niedzielę post, który mówi o tym, jak będziemy teraz funkcjonować tutaj na tym kanale i mam nadzieję, że jakoś nam to pójdzie, bo faktycznie rzeczy związanych ze ślubem jest bardzo dużo, rzeczy związanych z moją prywatnością też jest całkiem dużo. Jezu, Amul! Nie mogę się wysłowić przy tym typie. Dobrze, no. No bez sensu, no już weź zamknij jadaczkę. To jest niemożliwe, że go dalej słyszę. Dobrze, w piątki mam chyba wyłączone. Mogę być troszeczkę delikatnie nieswoja, bo jakby 2 tygodnie nie gadałam, może nie tyle, że do kamery, co do mikrofonu, bo kamery nie mamy. Sporo też nie grałam czasów Gothica, bo od tego momentu, kiedy był ostatni film, to nie grałam. Ostatnie zapisy miałam dokładnie z 15. Natomiast prawda jest taka, że tamte odcinki nie wyszły. Ja miałam parę odcinków nagranych właśnie na zapas, ale no niestety to było dla mnie złudne i dlatego teraz postanowiłam zrobić system, jaki zrobiłam, czyli nie będę nagrywała odcinków na zapas, będą to tylko 2 odcinki tygodniowo po około 45 minut. Mam ustawiony budzik, więc będą ewentualnie takie dźwięki w tle, ponieważ chcę to zrobić po prostu profesjonalnie i to wszystko ode mnie wymaga sporo pracy, jeżeli mam być szczera. Myślę, że po ślubie będzie prościej zwrócić. Ja w ogóle bardzo się zastanawiałam nad tym, czy jest sens aktualnie wracać, ale postanowiłam wrócić. Ojejku, pukłam w mikrofon, to bardzo niedobrze. Postanowiłam wrócić z bardzo prostej przyczyny. Ja nie chcę, żeby algorytm YouTube'a sobie pomyślał, że jestem twórcą, który nagle przestał istnieć, więc nie będziemy polecać w ogóle żadnych rzeczy i tak dalej. Dlatego ja aktualnie po prostu postanowiłam wrócić chociażby połowicznie. Zresztą podkreślałam to, że raczej się nie nastawiałam na tam samą częstotliwość, co była, i tutaj z tego, co widzę, trafiłam akurat w punkt, no bo faktycznie ta częstotliwość jest zdecydowanie bardziej inna, jeżeli mam być szczera. I to chyba wszyscy zauważają. No jednak z 7 filmów tygodniowo zejść na 2, no to naprawdę trzeba się postarać. Nie no, wiecie, po prostu moje sprawy prywatne tego ode mnie wymagają. Mam sporo spraw do załatwienia, bardzo sporo. I szczerze mówiąc, nie wiem, co ja w tym poście dla was napisałam, z prostej przyczyny. Ja w ogóle najpierw wzięłam się za odcinek, dopiero później się wezmę za post na karcie właśnie społeczność. Z prostej przyczyny. Przyczyna jest taka, że nie wiem, czy ten odcinek się uda. Wiecie pewnie, o co mi chodzi. Chodzi mi o kwestię... Ojej, tutaj się będziemy na kamyczkach ślizgać. Chodzi mi o kwestie techniczne. Nie wiem, czy się uda zrobić tak, jak w
tym poście napisałam. Miejmy nadzieję, że materiał będzie cały perfekcyjny, tak jak bym chciała, bez zbędnych problemów. Nie mam wytrzymałości, więc będziemy mieli problem trochę. Może weźmiemy... O jejku. Serio, nie trafiłam? To już chyba ostatni pełzacz tak w ogóle. Tak jest. Plus 15 do Bakareszu. I z tego co kojarzę, to w sumie w tej jaskini chyba nic za bardzo nie ma. Chyba, że jest jakaś stara skrzynia, bo takie rzeczy tutaj na pustyni się często zdarzają, ale widzę, że nie. Pozwólcie, że nie będę już zbierała tych roślin, no bo bez urazy, ale ja mam tego od groma. Już też nie ma co się tak, wiecie, rozdrabniać. To jest Gothic 3, w ogóle gotiki takie są, że raczej problemów z tym nie ma. No dobrze, tam już byliśmy, z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku. Szczerze mówiąc, to możemy się tepnąć od razu, żeby nie robić sobie bez sensu tego wszystkiego, tak jak robimy. Bo tutaj mamy typka już od razu. Chciałam powiedzieć, że to jest Benito, ale przecież to jest Silvio. Rozwiązałem wasz problem z pełzaczami. Zakładam, że zlikwidowałeś całe gniazdo. Jasne. Nieźle sobie radzisz. Byle tak dalej. Masz. To dla ciebie. Mhm, super. Wydaje mi się, że tutaj na razie kwestię tych ruin zostawimy. Ja bym chętnie poszła na arenkę najpierw. A później pogadała sobie z tymi kupcami. Chociaż w sumie możemy też dwie pieczenie na jednym ogniu ugrać. Ale to jeszcze zdążymy. Z Amulem może na razie nie będę rozmawiać, bo nie ma takiej potrzeby. A jego królestwo nastanie. Hej, ty! Tak, ty! Do ciebie mówię! Czego chcesz? Wyglądasz na takiego, który chciałby zarobić dużo złota. Najlepiej od ręki. Jakie są zasady? Powinieneś wiedzieć, że w Bakareszu nie wolno walczyć niewolnikom. Walczą u nas najlepsi gladiatorzy z pustyni. Asasyni, którzy zasłużyli na miejsce na tej arenie swoimi czynami i niezwykłymi umiejętnościami. A zasady? Każda walka kosztuje 1000 złotych monet. Oprócz tego panują tu zwykłe zasady. Jakich masz zawodników? Ach, mam tu ogromny wybór najlepszych wojowników z pustyni. Pierwszy z nich to Irhabar Krwawy. To prawdziwy twardziel i lubi powoli wykańczać swoje swoich przeciwników. Następny to Ahmed Zawodowiec. Zna wszystkie sztuczki. Jest prawdziwym zawodowcem. I na koniec nasz mistrz, niepokonany król Bakareszu, Mufasa Dziki. W swojej karierze stoczył ponad 100 pojedynków i niewiele z nich przegrał. Dobra, najpierw załatwię tego krwawego. Doskonale. Tajemniczy wojownik z pustyni. Ej, daj spokój z tą gadaniną. Chcę walczyć. No dobrze. Przynajmniej postaraj się dobrze wypaść. No dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, do tej pustyni w sumie to nam zbyt wiele nie zostało, jeżeli mam być szczera. Dobra, tutaj mamy już naszego przeciwnika. O jejku. Takie pytanie mam. Jeszcze nic nie dałam w alchemię. No dobrze, dobrze wiedzieć. Pokaż, co potrafisz. Dobra, może nie będziemy świrować pawiana. I jednak po prostu pokonamy go najszybszą znaną metodą na świecie w Gothicu 3. Czyli spam lewy przycisk myszy. Okej, daj swój drugi nożyk. Z tego co wiem, oni raczej nic nie mówią, więc możemy na spokojnie iść do tutaj zarządcy areną i będzie dobrze. Pan kupiec tu jest, z tego co widzę, ale to jest taki randomowy kupiec z jakimiś najczęściej rzeczami alchemicznymi, więc raczej nie potrzebuję z nim dyskutować. Cholera! Z krwawego została krwawa miazga! Zasłużyłeś na to złoto.
więc zapłać złotem. Dobra, a teraz chcę walczyć z Ahmedem, z tym nałogowcem. Zawodowcem. Nazywa się Ahmed zresztą nieważne. Zapłaciłeś, więc możesz walczyć. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem, muszą płacić daninę. Dobra, tamten, nie zdziwię się, jeżeli na arenie je. Chyba nie. Wiecie, oni czasami się w pewien sposób bagują. O, właśnie. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano? Dobra. Ty nie chcesz ze mną gadać, więc ja z tobą też gadać nie będę. Tutaj najprostszy sposób to po prostu spamić lewy przycisk myszy i oni wtedy nie potrafią w ogóle funkcjonować. Najlepszy sposób na arenę w Gothic 3. Tak naprawdę najwięcej problemu sprawiają areny w Cape Dan, bo tam mamy te, wiecie, tą arenę taką bardzo wąziutką i tam faktycznie trzeba zastosować technikę. Jest to trudna arena jak na początkową fazę gry moim zdaniem. Ale to jest jedyna taka arena chyba w Gothic 3. Co zrobiłeś Ahmedowi? Jest kompletnie wykończony! A nie po to z nim walczyłem? No tak, masz rację. Zapłać złotem. Dobra, dawaj tu teraz tego dzikusa, a jak go załatwię, zostanę mistrzem, tak? Hej, chwila, tego nie powiedziałem. Co? Próbujesz mnie wykiwać? Nie, oczywiście, że nie. O ojcze pojedynku. Ale musisz się jeszcze zmierzyć z wojownikami świątynnymi. Specjalny rozkaz Tisgara. Dopiero jak pokonasz wojowników świątynnych, zostaniesz mistrzem Bakareszu. Czemu wcześniej mi tego nie powiedziałeś? Ej, nie pytałeś. Ale to przyniesie ci sławę i chwałę. I prawdopodobnie sporo złota. Chronimy was. Więc przyślijcie mu fasę. Za dobrą walkę należy się dobra zapłata. Hej, zwolnij trochę, co? Publiczność płaci i oczekuje dobrego widowiska. No, słuchaj, nie zwolnię. Tylko Amul mnie bardzo denerwuje, bo on jednak jak pierdzieli, to pierdzieli bez końca, naprawdę. Coś tak dziwnie panowie sobie stanęliście przez chwilę. Dobra. Ruszamy w takim razie. Pogódź. Okej. To było dobre w sumie. Mam nadzieję, że graficznie faktycznie gra wygląda lepiej, bo u mnie wygląda 1000 razy lepiej niż na YouTubie i to naprawdę, wiecie, boli mnie. Okej, no to wychodzimy. Zostali nam dwaj ostatni przeciwnicy, którzy będą na arenie razem. I potem mamy jeszcze parę zadań takich poboczniutkich, które w sumie nie będą jakieś trudne. Wcześniej jak nagrywałam dla was ten odcinek, to uwinęłam się w sumie w 45 minut bodajże. Właśnie tu, na arenie Bakareszu, sen staje się jawą. Mufasa Dziki został pokonany. Oto jego pogromca. I przyszedł po swoje złoto. Ależ oczywiście, pogromca Mufasy. Mówiłem, że dzięki mnie się wzbogacisz. No dobra, co z tymi wojownikami świątynnymi? To nie są zwykli starsi wojownicy, o nie. Jeden z nich był strażnikiem bram w Isztar. Drugi polował na koczowników na pustyni. Obaj zasłużyli na tę pracę w Bakareszu. Powalili więcej przeciwników niż wszyscy barbarzyńcy razem wzięci. Nieważne. Wiesz, czego chcę. Dawaj tu tych wojowników świątynnych. Dobrze. Niech rozpocznie się walka o koronę. Wieczna sława dla zwycięzcy, garść piachu dla przegranego. Powodzenia, wojowniku. Ciekaw jestem, jak długo wytrzymasz. O gościu. Walka o tytuł. Bardzo ładna nazwa zadania w sumie. Mi się bardzo podoba. Sprawdźmy asortyment, okay. Tak na wszelki wypadek. On nawet nie ma rzeczy alchemicznych, ma przepis na wódę z kaktusów. Ale ma sporo złota, hej, no to już jest jakiś plus na przyszłość. Może nam się to kiedyś przyda. Zobaczymy w sumie. Pogódź się z porażką. To nie jest problem, żeby się bić z nimi dwoma. Że nie mam być szczera. Wiecie, to tak jakbyśmy odbijali jakieś miasto. To wiadomo, że nie ma z tym problemów, nie? Jeśli łaska.
Dobra, ja jeszcze na szybko sobie pójdę, żeby go obgrabić. Nie ma tu nic ciekawego. No i dobra, możemy spadać. I w sumie po arenie. Parę drobnych zadań. Jeszcze ci pokażę. I mamy już ładne punkty doświadczenia. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. Brak mi słów, mistrzu Bakareszu. To całkiem ładny tytuł. Naprawdę jesteś wspaniałym gladiatorem. Sława i chwała dla nowego mistrza. Dobra, jak my stoimy z reputacją w Bakareszu? 60. No dobrze. To w takim razie zgarniemy od razu dwa zadania na raz, żeby nam było prościej. Bo czymże jest złoto w obliczu nieuchronnego gniewu? Witaj, pielgrzymie. Jestem Carlos, handlarz niewolnikami. Jak idą interesy? Na razie nieźle, nie narzekam. Chociaż przydałaby mi się pomoc. Co mogę dla ciebie zrobić? Wciąż jest tu paru niewolników, których nie mogę się pozbyć. Słuchaj. Aldo ma bzika na punkcie starożytnych artefaktów. Kupił ode mnie kilku niewolników, którzy pracują dla niego w wykopaliskach. I? Chodzi o to, że ruiny są niebezpieczne. Niewolnicy znikają. Dopóki ruiny nie są bezpieczne, Aldo nie chce kupować niewolników. Rozumiem. Rozejrzę się trochę wśród tamtych ruin. Tak, zrób to. Jeśli Aldo kupi moich niewolników, podzielę się z tobą zarobkiem. Dobrze, ruiny Bakareszu, to na spokojnie i jeszcze weźmiemy zadanie od Aldo. Jestem Aldo. U mnie zawsze dostaniesz to, czego potrzebujesz. A gdyby Beliar nie dotknął moich niewolników wyjątkową głupotą, zaoferowałbym ci również cenne artefakty. Potrzebujesz pomocy? O co ci chodzi? O moich skretyniałych niewolników? Możesz im dać nauczkę, ale jaki to ma sens? Już się tym zająłem. Chodziło mi o te artefakty, których szukasz. Ach, tak, oczywiście. Najbardziej zależy mi na trzech artefaktach. Czytałem o nich w starych tekstach. To trzy niewielkie szkatuły. Należały do kapłana pradawnych. Był bardzo szanowaną postacią. Ja również stanę się szanowaną postacią, kiedy zdobędę te szkatuły. Rozejrzę się za nimi. Jeśli je dla mnie znajdziesz, wzmocnisz swoją pozycję w Bakareszu. Tak, w porządku. Chyba rozumiem. Mhm, dobra. Wiadomo, o to mi konkretnie właśnie chodziło, żeby to zrobić. Te szkatuły nie są jakieś trudne do odnalezienia, ale warto się rozglądać. Patrzeć po prostu pod nogi. O, na przykład tu już jest jedna. Tu jest jakiś kuferek. Dobra, to jest chyba ten, który obgrabiłam, prawda? Okej, tu jest drugi kuferek. No i tutaj właśnie są też te zwierzątka, które musimy pokonać w sprawie tych ruin, nie? Więc tu by się wypadało... no, pobić troszeczkę. I warto tutaj uważać, bo co jak co, ale lwy to są moim zdaniem najbardziej niebezpieczne, kurde, stworzenia chyba jednak w Gothiku 3. Naprawdę. Ciężko jest je dosyć zabić, jeżeli mam być szczera. Są dosyć wytrzymałe. No i są szybsze od nas, jak nie mamy wytrzymałości. No, mamy dzikie lwy. Dobra, zróbmy może jakiś zapis, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio takowy robiłam, a nie chcę przypału. No jak widzicie, to jest od cholery tego dziadostwa i ciut. Siup, kolejny koszyczek. Chciałam tu wskoczyć, aby z imiennym mi wyciągnął broń. Dobra, bo tu gdzieś była... szkatuła numer 2. Nie wiem, czy nie gdzieś tutaj na tych schodach.
któryś jest. I trzecia będzie w jeszcze jednym miejscu, ale tam pójdziemy już za moment. Tylko tutaj sobie jeszcze zerknę, czy czegoś nie ma. No, tu było całkiem dużo. No i tu by wypadało może z kuszy postrzelać do tych szakali. One się wtedy rzucą bez tych lwów na nas. Wiecie, te szakale to tam nie jest kłopot. Chociaż nie powiem, to są takie dosyć wyjątkowe, bym powiedziała takie... Bo ja wiem, jakby je ktoś podrasował po prostu. Są bardziej agresywne. Od tamtych pozostałych. O, właśnie. I tu jest trzecia szkatułka. No, ale jeszcze nie skończyliśmy naszego zadania. Są dzikie lwy. Ale mnie ten szakal na razie obchodzi. Lwy to tam na później. Wiecie co? W sumie to ja mogę te lwy przecież pojedynczo wyciągnąć. Troszkę jestem nieinteligentna, że o tym nie pomyślałam po prostu. Wow, ale tutaj ścięło coś nagle. Tak jakby od tego lwa, tak dziwnie. Okej, kumpel już przyszedł. Czemu tak nagle zlagowało całą grę? Zróbmy może tak, że zrobię F5 i zrobię F9 i może to pomoże. Mam tylko na nagraniu nadzieję, że OBS nie wyłapał tego jako klatkowanie, bo właśnie tak mi robił i to było okropne. Dobra, już jest chyba... płynniej? Tu już chyba nie ma lwów więcej. Dobra. I dobranoc. I szakale zostały. Nie no, klatkuje trochę tak dziwnie. Jakby tak muliło. Okej, już po ruinach. Mhm. Będziemy się tak bawić do jutra. No jasne. Dobra, ja mam tylko nadzieję, że to minie. Jeszcze raz może się zapiszemy i wczytamy grę. Mam nadzieję, że to minie, bo jak nie, to będziemy mieli przypiks. Dobra, jak tam trochę lepiej? Nie wiem. Przenieśmy się do Bakareszu. Będziemy mieli stąd trochę szybciej. Ha. Tak jakby było mniej płynnie, ale lepiej niż tam w tych ruinach. Oto twoje szkatuły. Wkrótce będę najbardziej szanowanym kupcem w Bakareszu. Proszę, to dla ciebie. Świetnie. Zostały nam jeszcze... dwa zadania? Ruiny nie stanowią już zagrożenia. Niewolnicy są bezpieczni? Niech kopią. Świetnie. Złożę Aldo ofertę. A tobie dziękuję za pomoc. No i dobra.
I teraz zostały jeszcze dwie osoby. Witaj w Bakareszu, pielgrzymie. Jestem Ashnu. Jeśli potrzebujesz informacji, u mnie ten towar jest na wagę złota. Co możesz mi powiedzieć o świątyni? Świątynia to sanktuarium Beliara. Powierzamy złoto czarnym magom, by ukoili jego wszechmocny gniew. Jeśli chcesz się pomodlić, musi ci wystarczyć posąg, który tu mamy. Świątynia jest zamknięta dla obcych. I tylko Amul decyduje, kto może do niego wejść, pielgrzymie. Opowiedz mi o czarnych magach. Magowie zajmują się wszystkim. Modlą się za nas do Beliara. Zbierają również daniny i chronią nas. Jesteśmy im posłuszni, a stary i mądry Zuben jest ich przywódcą. Ale nie znajdziesz go tutaj. Opiekuje się nami ze swego pałacu w Isztar. Co mam zrobić, żeby Amul wpuścił mnie do świątyni? Możesz popracować dla Silvio. Możesz też walczyć na arenie, jeśli jesteś silnym i prawomyślnym synem walki. Co jeszcze? Jakieś inne możliwości? No cóż, my, miejscy kupcy, musimy płacić czarnym magom daninę. Jeśli zaniesiesz Amulowi nasze złoto, będzie wiedział, że ci ufamy. Pozwól, że zaniosę Amulowi twoją daninę. Oczywiście przychylam się do twego życzenia, synu hojności. No dobrze, co mam robić? Musisz przekonać Jafara, Carlosa i Aldo. Kiedy już otrzymasz ich zgodę, wróć do mnie, a ja oddam ci daninę. Dobra, przekonaj kupców. Przekażę twoją daninę Amulowi. Żeby cię wpuścił do świątyni? Dokładnie. Ręka rękę myje. Oczywiście, że możesz zanieść Amulowi naszą daninę. Dobra, to Carlos. Tu jest jeszcze Jafar, z którym nie rozmawiałam. Witaj w Bakareszu. Jestem Jafar. Sprzedaję broń. Rzuć okiem na moje ostrza. Mam tylko najlepsze towary z Bensali. Okej, czyli handlarz. Zabiorę twoją daninę do Amula. Naprawdę? Ale czy możemy ci zaufać? Kto wie? Może pracujesz dla koczowników i przybyłeś do Bakareszu, żeby wkupić się w nasze łaski, a potem ukraść nasze złoto. No więc jak to załatwimy? Chyba nie powinniśmy ci ufać, dopóki nie ubijesz paru interesów poza Bakareszem. Czym się możesz pochwalić? Dobra, co by tu powiedzieć? Coś się wydarzy. Może Gonzales? Ubiłem interes z Gonzalesem. O, to świetnie. Więc możemy ci zaufać. Masz moje poparcie. Nie cierpię, gdy to się przytrafia. Super. I jeszcze Aldo został. Zaniosę twoją daninę Amulowi. Chcesz dostarczyć nasze złoto? To wzmocni twoją więź z czarnymi magami. Tak, o to właśnie chodzi. To mi się podoba. Ale pewnie wiesz, że nie tylko ty dążysz do tego celu. Więc co proponujesz? Załatwiaj te interesy z Amulem, ale będziesz mi winny przysługę. Chwileczkę. Jaką przysługę? Kiedy już dostaniesz się do świątyni, polecisz mnie czarnemu magowi Sigmorowi. Mam cię polecić? Właśnie tak. Niech się dowie, że jestem osobą godną zaufania. Zobaczę, co da się zrobić. Pokładam w tobie całe zaufanie, synu uczynności. Dobra, drobna przysługa. Zróbmy zapis, bo jesteśmy na całkiem fajnym etapie. Do pogadania został nam już tylko Amul. Więc miejmy nadzieję, że pójdzie gładko. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też się pojawi i nie będzie żadnych problemów technicznych, mimo tych ścinek, które mieliśmy parę minut temu. I zadrżą ci! I Beliar poznał swojego wroga. I srogi był gniew jego. Witaj w Bakareszu. Mieście Beliara, pielgrzymie. Nazywam się Amul. Jestem jednym z czarnych magów. Wydaje mi się, że przeszedłeś nagle mutację. Masz tu ładną świątynię. Tak, pewnie chcesz ją zobaczyć w środku. Prawda? Ale nie wejdziesz do świątyni bez mojego pozwolenia. A czego oczekujesz w zamian? A jak sądzisz? Zrób coś pożytecznego. Szczegóły musisz ustalić sam. Mogę się u ciebie uczyć? Opanowanie zaklęć Beliara wymaga ogromnej wiedzy. I? I nie zamierzam cię uczyć, dopóki nie oddasz jakiejś wielkiej przysługi miastu Bakaresz. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. Ja sobie zapomniałam, że musimy iść do tego typka.
który nam mówił o tej daninie, nie? Masz całkowitą pewność? Udało mi się przekonać kupców. Więc cieszysz się ich zaufaniem. Wspaniale. Proszę, dzięki temu złotu Amul powstrzyma gniew Beliara. Tylko bez żadnych sztuczek. Złoto ma trafić prosto do Amula. Jeśli spróbujesz uciec ze złotem, nie zdążysz się nim za bardzo nacieszyć. Dobra, wiadomo, mamy dobę. Na spokojnie, ja już idę od razu do Amula. Więc na luzie. Zapomniałam sobie, że z Ashlu trzeba jeszcze pogadać drugi raz. Przybywam z daniną od kupców. Dobrze, oddaj ją magom, aby odwrócili od nas gniewne spojrzenie Beliara. Więc jak będzie? Pozwolisz mi wejść do świątyni? Miasto Bakaresz wiele ci zawdzięcza. Możesz wejść do świątyni. Będziesz mnie teraz uczył? Wiernie służysz miastu, synu asasynów. Podzielę się z tobą wiedzą. Dobra, tego nie potrzebujemy. Jesteśmy ludem wybranym. Możemy wejść w takim razie do świątyni. Władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie. Przysyła mnie Amul, a teraz mnie przepuść. Oczywiście. Więc zapłać złotem. Dobra, to wejdźmy. Tutaj nie ma zbyt wielu osób, z którymi możemy porozmawiać. Jest tak naprawdę jeden niewolnik, który odpowiada za rewolucję w Bakareszu. On tam współpracuje z koczownikami, ale ja tych koczowników będę musiała niestety zgładzić, jeżeli chcemy dostać się do Isztar. To jest tam zadanie chyba... On się jakoś nazywa... Bankiet dla sępów? Nie. Lepiej będzie, jak nie będziemy ze sobą rozmawiać. No i właśnie o tym typku mówiłam. Jest dwóch czarnych magów w środku też. Jeden tutaj czasami sobie śpi w którymś pokoiku, ale widzę, że teraz go nie ma. Pewnie stoi w innym miejscu. Ale ja bym się chciała dostać do skarbca na chwilę. Bo w skarbcu jest teleport do... Do Beliara? Tak, do Beliara. I to jest tutaj... Czy tam dalej jeszcze? Jest tutaj, dobra. Do Beliara. I to wszystko, czego tak naprawdę potrzebowałam stąd. Już możemy stąd tak naprawdę zmykać. Pozwólcie, że nie będę biegać, ponieważ nic nam się w sumie nie spieszy. A ja chcę mieć pewność, że ten odcinek będzie perfekcyjny. Chociaż niestety, ale mam wątpliwości. No i dobrze, jesteśmy tutaj. Tam już też z tego, co pamiętam, nic kompletnie nie ma. Bardzo mi się podoba ta świątynia Beliara w Bakareszu. Wygląda bardzo fajnie. Jeżeli mam być szczera. I teraz tak, magowie. Magowie. Gdzie jest ten czarny mag? Jesteś tutaj. Ale ci, na których padł gniewny wzrok Beliara, nigdy już nie odnaleźli spokoju. Jak się tu dostałeś? Amul mi pozwolił. Amul. Amul jest stary. Do świątyni wpuściłby każdego, kto by mu zabrzęczał monetami. Masz dla mnie jakąś pracę? Co? Czymże zawiniłem, że mnie nachodzisz? Jeśli szukasz pracy, to ruszaj na pustynię zabijać koczowników. A teraz przestań mi przeszkadzać! Mam tu list od Sancha. Co? Pokaż! Ach... Co? Ach, rozumiem. Skoro tak... To oczywiście wstawię się za tobą u Zubena. Przy okazji, znasz Aldo? Aldo? Tego kupca? Co z nim? Bardzo go cenię. Przysyła pozdrowienia. To dobry człowiek. Rozumiem. Poprosił cię, abyś to powiedział. Jaka jest jednak twoja opinia na jego temat? To dobry człowiek czy zły? Jest trochę nie tego. Tak, dokładnie. Zabij go. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Nikomu jednak nic nie mów. I po kłopocie. No warto to zadanie wykonać. Prosisz, abym podzielił się z tobą moją sztuką? Naszym darem? Naszą mocą? Czarna magia to najwyższa forma wiary w Beliara. Nie widzę powodu, aby się nią z tobą dzielić. Dobra, nie będę już mu wciskała pieniędzy.
Przenieśmy się do Bakareszu. Zabijemy Aldo, wrócimy do Sigmora. I też będzie dobrze. Za to jest reputacja tutaj. Plus 5 do tego, więc chyba jednak lepiej go przyszpilić na Amen. Okej, okay, w ten sposób. Pokazałeś mu tylko bez rozumu. Zrozumiano? Może czegoś cię to nauczy. No i mamy. Aldo nie miał przy sobie zbyt wiele. No i pięknie. I teraz do Beliara. Oddamy kłaścika. Może coś nawet dostaniemy za to. Sprawdźmy to. Rozprawiłem się z Aldo. Doskonale. Okazujesz się być bardzo przydatny. Możesz teraz wrócić do własnych zajęć. Dobra, dziękuję za jakąś nagrodę. Było całkiem przyjemnie. No i co, została nam ostatnia osoba do porozmawiania. I wtedy będziemy mogli też kontynuować zadania dla... tutaj... No, jak to się zwie? Chryste, panie. Dla asasynów. Te związane z reputacją. No i mamy siedlisko Beliara. Panie, które tańczą, z którymi nic nie da się kompletnie nawet pogadać ani nic. I jest Tisgar. Masz za sobą długą drogę, pielgrzymie. Mam nadzieję, że nie przybyłem na próżno. Tak długo, jak zamierzasz wspomóc naszą społeczność, żadna droga nie będzie przebyta na próżno. Odwrotnie, każdego, kto dla nas pracuje, hojnie wynagradzamy. Złotem, sławą i znajomością mrocznej magii. Brzmi całkiem nieźle. Jakim szacunkiem cieszę się w twojej grupie? Nikt nie ma wątpliwości, że poczyniłeś określone starania dla naszego dobra. Ale do tej krainy przybywa wielu obcych. Niektórzy stają się naszymi gośćmi, inni wrogami. Zabijają naszych pobratymców i kradną nasze złoto. Ostatnio coś takiego wydarzyło się tuż pod miastem. Splądrowano oazę. Zajmę się problemami w oazie. Dobrze. Podobno najeźdźcy z północy sprzymierzyli się z koczownikami. Niech zaznają gniewu Beliara. Przydałaby się jakaś pomoc w oazie. Naprawdę? Weź ze sobą Silvio. To dobry wojownik. Przyda mu się trochę rozrywki. Niech i tak będzie. Silvio będzie ci towarzyszyć. Czego możesz mnie nauczyć? Sztuki mrocznej magii. Okej, rozumiem. Czyli nic, co by mnie chwilowo raczej interesowało. Dobrze, no to by wyszło, że w sumie Bakareż żeśmy zrobili cały. Nie ma tu już nic do roboty. Typnijmy się tam koło Silvio. Pójdziemy się przespać do rana i myślę, że dzisiejszy odcinek już będziemy mogli kończyć. W kolejnym już udamy się z Silvio na lekcję gościnności. I powinno być całkiem przyjemnie. Do następnego poranka. Moi drodzy, ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, mam nadzieję, że cieszycie się, że powracamy. Mam nadzieję, że ten materiał wyjdzie. Nie będę musiała go nagrywać jeszcze raz. Wy już o tym będziecie wiedzieć, oglądając go. Nie będę już przedłużać. Dzięki Wam serdeczne. Do kolejnych materiałów. Cześć.